Cześć, z tej strony Kuzyn. Dzisiaj pierwszy odcinek po dłuższej przerwie. I tym razem będzie multiplayer, bo stwierdziłem, że po tych 2 miesiącach chyba nie grania na multi sprawdzę, co tam w Castle Story słychać. No i mapa standardowo, jeśli dobrze pamiętam, to Kolibri 1 na 1. Zasady mam tutaj ustalone z moim przeciwnikiem, że po 10 minutach możemy dopiero atakować. Także trochę czasu mam. No i co? No i zobaczymy, co tam w tym Castle Story. Ostatnio wyszła jakaś aktualizacja. Wprowadzali jakieś zmiany w Conquestie, ale Conquestie single player głównie. No chyba, że w multi też się coś zmieniło, no to tak naprawdę zobaczę, bo wow. Wystrzeliło drewno. Bo generalnie to nie wiem. Znaczy nie za bardzo się tym interesowałem, więc to wszystko się dopiero okaże. A co było w aktualizacji? To tak naprawdę nic nowego. Ten biom pustynny już widzieliście. Były zmiany coś w sterowaniu katapulty. I dodali coś, co już było dawno temu, czyli mimikę Delm. Nie wiem, czy widać. Niektóre delmy są takie bardzo skoncentrowane na tym, co robią. Także zobaczymy. A jak tam u mojego przeciwnika? No dobra, widać, że on trochę wolniej buduje. Generalnie widziałem, że trochę ludzi znów zaczęło z powrotem grać. Także ciekawa sprawa. No i teraz się zastanawiam, jak to tutaj rozegrać. Myślę, że standardowo spróbujemy takiego szybkiego rusha. Może się uda, może nie. Mówię, to jest taki meczyk w sumie na rozgrzewkę. Bo dawno nie grałem. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę tych magazynów chyba dołożę jeszcze. Dobra, drewna na razie mi starczy. Zmienimy sobie to zadanie na roślinki. Okej. A nie wiem. Znaczy, ja już wam mówiłem w sumie jakiś czas temu, że twórcy zaczęli tworzyć nową grę. Nazywa się Mirador. Aby ktoś tam chciał sprawdzić, to na Twitterze chyba wrzucali coś. No, na razie przypomina taki komiksowy slasher. No, komiksowy w sumie. No, może nie komiksowy, ale taki z takim dosyć bajkowym światem, tak jak tutaj. Zobaczymy, co im z tego wyjdzie. Mam nadzieję jednak, że jeszcze coś do tego Castle Story wypuszczą. Bo niby coś tam robią. Na razie chyba pracują nad blueprintami, żeby można było je przenosić między zapisami gry. Jak ktoś nie wie, co to jest blueprint, to to są te niebieskie szkice. I na przykład będzie można zbudować sobie jakiś zamek, naszkicować go. I jak będziemy chcieli, no to możemy zapisać ten szkic i używać go też w innych mapach. Także możemy sobie na przykład na singlu opracować jakąś wieżę, jakiś podstawowy mur i później go kopiować i na przykład używać w mapach multiplayer albo w innych jakichś grach. No z tym, że to oczywiście dopiero wejdzie, bo to będzie w aktualizacji nowej i chyba będzie opublikowywanie tego na workshopie, ale tego szczerze mówiąc nie wiem. Dobra, trochę kamieni by się przydało, żeby już te piece uruchomić. Zobaczymy, bo teraz trochę mały przestój mi się zrobił. Na tym multi, no nie wiem, czy coś się zmieniało, czy nie. Generalnie na singlu zmienili sposób, w jaki koruptrony funkcjonują, tak żeby to mniej wszystko lagowało. Jakoś inaczej są teraz sterowane, jest inaczej sterowana sztuczna inteligencja koruptronów, inaczej atakują. Jakoś inaczej te fale funkcjonują, jest na początku chyba trochę łatwiej, a później może trochę trudniej, ale już teoretycznie mniej to wszystko laguje. Nie wiem, być może sobie to sprawdzimy innym razem właśnie na singlu, jak to działa. A tymczasem, czy piece, ile te piece jeszcze potrzebują? Oj, dużo. Mam nadzieję, że to pozbierają szybko. Nie mam wolnych magazynów.
To może jeszcze dołożę. A niech będzie. No, a z takich innych rzeczy, to bardzo bym wam chciał pokazać DayZ. Bo naprawdę sporo się zmieniło w DayZ. Wyszła ta nowa aktualizacja, która tak naprawdę... No, wygląda to wszystko, jakby się w inną grę grało. Problem w tym, że nie umiem do końca skonfigurować tego OBS-a, żeby jakoś to sensownie pokazać. Ciężko jakoś mi to poustawiać, żeby tutaj w ogóle te DayZ się nagrywało, a jak się już nagrywa, to żeby nagrywało się w jakiś normalny sposób, a nie strasznie klatkowało i zrywało. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Tak sobie zerknę szybko na gry. O, w Kingdoms and Castles to dopiero za jakiś czas wam pokażę. Ale taka ciekawostka, że twórcy tej gry postanowili wprowadzić jeden z pomysłów, który ja tam rzuciłem na takiej platformie do wstawienia pomysłów. Mianowicie stworzenie takiego budynku ogrodów. I postanowili to wrzucić do gry i ostatnio widziałem, że pracują nad tym, bo wrzucali zdjęcie. Dostałem też maila, że właśnie moja propozycja została jakby wzięta pod uwagę i jest opracowywana. Więc sobie taka fajna ciekawostka, to wam też przy okazji pokażę. Jak już to wyjdzie, bo na razie jeszcze tego nie ma. Generalnie te Kingdoms and Castles fajnie się rozwija. Cały czas tam dodają jakieś nowe budynki. Co tu jeszcze mam? Parę starszych gier chciałem wam pokazać, ale też jest problem z tym, żeby dostosować OBS-a do tego, żeby to nagrać. A tak to nie wiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, jeszcze się zastanowię, co wam pokażę. Dobra, jak tutaj sytuacja wygląda? Jednego beginiera mamy. O, za 2 minuty mija czas, od kiedy możemy się atakować. A ja nie mam wojska. Nie wiem, mój przeciwnik chyba też tego wojska jeszcze nie ma. No, ale lepiej by było być przygotowanym na coś takiego. Dobra, kamieni już nie potrzebuję. Aha, jak ja chcę zrobić łuczników, jak ja nie... Oj, nie zbudowałem przecież ten... Lum. Co to było lum? Warsztat kacki, tak? Dobrze pamiętam? Chyba tak. No nie dziwne w sumie, że to trochę stoi, jak ja tego nie zbudowałem. Trudno. Zaraz będzie gotowy, jeszcze tylko 2 deski. No zobaczcie, jakie okazała ta Delma, że musi nosić te deski. No ale niestety, takie zadanie, taki los. Ta jedna smutna, ta też zła. Nie wiem, czy te minki się zmieniają, chyba nie. Chyba dostają po prostu takie na start i zostają przypisane już tak na całą grę. To już kiedyś było, ale nie wiem, czemu sobie zniknęło. O, dostaliśmy Zeusa. Zeus, Zeus, gdzie ty jesteś, Zeus? O, a Zeus jest uśmiechnięty, zobaczcie. Szczęśliwy, że mógł powstać. Pomaga nam tutaj, zadowolony. Dobra, 10 minut zaraz mija. Ja będę miał 4 pikinierów, ok. To mi się podoba. Jeszcze jeden stojak bym tutaj postawił. Pikinierów, to są chlabarnicy, przepraszam. I jest, ok. A z racji tego, że mam 7 delm, no to wypadałoby mieć jeszcze tutaj z 3 łuczników, myślę. To by było takie minimum. Chociaż trochę to potrwa. Może 2 łuczników, a 3... przepraszam, nie 3, tylko 5 halabardników. O. Na takiej zasadzie. Ten tu już kombinuje, jakieś mury zaczyna robić. Mam nadzieję, że Sentinel Wardów nie postawił, bo wtedy to mnie szybko rozjedzie. No wiecie, ja się przyzwyczaiłem do tych szybkich raszy. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. Może jednak trzeba zmienić taktykę i pomału się rozwijać. Pomalutku, pomalutku. On tutaj...
Chyba jakiś fajny murek chcę budować czy coś. Nie wiem tylko jak tu drzwi wstawię, bo drzwi są na 3 klocki, a na 2 klocki, a tu są 3 klocki. Swoją drogą mieli dodać drzwi nowe. No i dalej mamy tylko te stare. No trudno, miały być chyba żelazne drzwi, które miały być mocniejsze. To wydaje mi się, że to było naprawdę proste do dodania, no ale na razie tego jeszcze nie ma. Dobra. Zrobimy tak, jeszcze dwa zestawy halabardnika. I jeszcze niech mi tutaj... O, dobra. To co? Myślicie, że zaryzykować? Ja bym chyba zaryzykował. I spróbujemy zawalczyć. Jak się nie uda, no to trudno. Zresztą to też nie oznacza, że gra się skończy oczywiście. Dobra, idziemy. Tylko tak się zastanawiam, czy jakoś w jakieś specjalne miejsce pójść? Dobra, pójdziemy na razie dołem. Pójdziemy dołem i co? Tu się narazimy. Ja bym chyba przeszedł do tyłu. O, patrzcie, idzie do mnie. Poszedł do mnie, a to cwaniak. Wraca się. No dobra. Niech on mnie sobie goni. Chociaż tu bym miał szansę w sumie z nim wygrać, mi się wydaje. Tu mam szansę to jakoś rozegrać fajnie. O, zginął mi jeden łucznik. On na razie stracił dwie jednostki, także nie jest aż tak źle. Dobra, stracił trzy. No, o. Dobra. No i teraz zobaczmy, czy ten rush się uda. Czy to jest możliwe, żeby to jakoś załatwić? Mam nadzieję tylko, że tu nie ma sentineli, naprawdę. Są sentinele, dobra, nic tu nie zrobimy. Musiałbym się dostać tam od tyłu. Ma 4 delmy. Dobra, na razie przejdziemy sobie tędy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten to mi się pewnie... Długo mi się będzie odradzał. Nie widać tutaj, ile to zajmie. Ciekawe, czy on się zorientuje, co ja robię, że ja idę teraz od drugiej strony. Tak się zastanawiam w ogóle, czy teraz za zabitych przeciwników dostaje się jakieś dodatkowe punkty tutaj do tworzenia nowych delm, bo coś mi się wydaje, że chyba nie. To jest takie strasznie promowanie na siłę tych, którzy się bronią jako pierwsi. A to z kolei doprowadza do tego, że równie dobrze można grać kilka godzin i nic z tego nie wyjdzie, nie? O nie, on może już stworzyć nową delmę. A nawet dwie. Z tego co rozumiem. Dobra, zagapił się i odłożył to wszystko, a w takim razie dobra. To ja atakuję mu kryształ, może zdążę. Co on tu będzie kombinował? Co tu się dzieje? Dobra. Chyba się udało. Dobra, ja mogę mieć nową delmę, super. To co, czy mogę już mu napisać GG? Dobra, udało się. Zawsze mnie ten wybuch na koniec śmieszy. No dobra. Takie szybkie 15 minut grania. Udało się, także... Dzięki za oglądanie i do zobaczenia niedługo.